Dzień dobry Państwa i moim gościem jest Krzysztof Łapiński, minister w Kancelarii Prezydenta, rzecznik prezydenta. Dzień dobry. Nigdy nie tytułuję pana rzecznikiem, więc raz niech będzie. Czy będą medale dla Adama Wielickiego i Denisa Urubko, himalajstów, którzy no, pospieszyli ze wspaniałą akcją ratowniczą na Nanga Parbat? Na pewno prezydent, jak wszyscy, dostrzega bohaterstwo i poświęcenie tych himalajstów. Takie na granicy dość dużego ryzyka i udało się ratować tą himalajskę francuską. Elisabeth Revol, tak, już jest chyba we Francji. No powiem tak, prezydent potrafi docenić męstwo, bohaterstwo. Jak będzie w tym przypadku, to dajmy jeszcze chwilę czasu, poczekajmy, tym bardziej, że jeszcze zdaje się, panowie są cały czas... Panowie są w górach, tak. Dokładnie. Ale prezydent jest pełen uznania i, tak jak mówię, potrafi docenić męstwo, bohaterstwo i poświęcenie jednych osób dla ratowania życia innych. No bardzo ważna rzecz wydarzyła się zupełnie gdzie indziej. Panie ministrze, kto odpowiada za kryzys w stosunkach polsko-izraelskich? No jeśli zależy, jak na to spojrzymy, no bo ten kryzys pojawił się po takiej dość ostrej wypowiedzi pani ambasador Izraela. No i też powiedzmy sobie szczerze, wypowiedzi, która miała miejsce w rocznicę 73. wyzwolenia obozu w Auschwitz. I myślę, że to też na to trochę patrzeć z pewnym smutkiem, no bo tam na tej rocznicy były też przecież osoby, byli przedstawiciele nie tylko narodowości żydowskiej, którzy zostali uratowani z Auschwitz, ale także Polacy, którzy przeżyli Auschwitz. Więc myślę, że to nie był... Pani ambasador Izraela w Polsce winna jest temu, że teraz stosunki polsko-izraelskie są najgorsze od bardzo dawna. Nawet jeśli pani ambasador chciała coś takiego zasygnalizować, że Izrael w jakiś sposób ma obiekcje wobec tej ustawy, to myślę, że wybrała najgorszy moment. No po drugie też pamiętajmy, że Sejm jest władzą suwerenną i Sejm uchwala takie ustawy, jakie uważa za stosowne. Zresztą Sejm skorzystał tutaj z podobnych mechanizmów, jakie są na całym Panie świecie. Panie ministrze, ale to nie jest tylko jakaś samodzielna akcja pani ambasador i jej mniej lub bardziej przemyślana wypowiedź. To premier Izraela Benjamin Netanyahu zaapelował o wycofanie tej ustawy. Poinstruował również izraelską ambasador w Warszawie, by spotkała się z premierem Morawieckim i przedstawiła to stanowisko. No, premier Izraela mówi stanowczo, wycofajcie tę ustawę. To ja powiem tak, skoro Izrael, państwo suwerenne, ma prawo do tego, żeby karać osoby, które negują Holokaust, które negują na przykład istnienie komór gazowych w Auschwitz czy w innych obozach. I z tego prawa korzysta i takie prawo wprowadza. Ba, takie prawo jest też w wielu innych państwach. To Polska jako suwerenne państwo ma prawo wpisać do swojego prawodawstwa karanie za kłamstwo o polskich obozach koncentracyjnych, bo takich obozów nie było. Więc my korzystamy z rozwiązań podobnych, w jakich korzysta czy Izrael i inne państwa też, żeby nie można było bezkarnie szerzyć kłamstwa o polskich obozach koncentracyjnych. Panie ministrze, jedną rzecz nam się udało zrobić. Zjednoczyliśmy całą scenę polityczną Izraela, czyli coś niebywałego. Bo zarówno prawicowy premier Netanyahu, jak i lewicowy kandydat na premiera, były minister finansów, Yair Lapid, to od jego wpisu na Twitterze rozpoczęła się jakaś wielka kanonada. On napisał, że wymyślono to w Niemczech, ale setki tysięcy Żydów zostały zamordowane, nie spotykając niemieckiego żołnierza. Były polskie obozy śmierci i żadne prawo tego nie zmieni. Ważni politycy Izraela mówią o polskich obozach śmierci. No i właśnie to jest coś, z czym musimy walczyć, bo ja tutaj sobie przygotowałem taki cytat, który znalazłem nomen omen z wywiadzie, jaki pan Szewach Weiss, były przewodniczący Knesetu, były ambasador Izraela w Polsce, udzielił panu redaktorowi Mazurkowi, tylko zastosuję jedno zdanie. Zagłada zrodziła się w bawarskich piwnicach, powstała w niemieckich głowach i przez Niemców została zrealizowana. Więc jeśli to mówi osoba, która... Tak, to był przewodniczący Rady Knesetu. Dokładnie. My wiemy, ale panie ministrze, coś zmieniło się w Izraelu. Już nie tacy ludzie jak Szewach Weiss nadają ton rozmowom na ten temat, ale tacy ludzie jak Yair Lapid. No i to jest coś, z czym musimy się zmierzyć. A co my robimy? Co prezydent zrobi w tej sprawie? To oczywiście musimy też pamiętać, że w Izraelu trwa kampania wyborcza, więc być może w jakiś sposób ta sprawa została wyciągnięta na użytek kampanii wyborczej, stąd taka musiała być reakcja premiera Netanyahu, czy taka była. Natomiast my możemy podkreślać jedno, że
stanowczo, ale spokojnie, rozsądnie bronić swojego prawa do tego, żeby nie kłamano w przestrzeni publicznej w Polsce czy na świecie o polskich obozach koncentracyjnych. Natomiast w tą sprawę z Izraelem musimy wyjaśnić w sposób tak, jak się wyjaśnia pomiędzy sojusznikami, czyli w sposób poprzez rozmowy. Poprzez różnego rodzaju rozmowy dyplomatyczne, inne. Wczoraj się odbyła rozmowa premierów Morawieckiego i Netanyahu. Ona jest uspokajająca, że dwie strony będą rozmawiać. Natomiast my musimy podkreślić jasno. My mamy prawo do obrony własnego dobrego imienia. Skoro Izrael ma prawo ścigać tych, którzy kłamią, negują Holokaust, czy negują istnienie komór gazowych, my mamy prawo ścigać tych, którzy mówią kłamstwo o polskich obozach koncentracyjnych. Panie ministrze, mamy takie prawo, ale efekty są takie, że doprowadziło to do gigantycznego problemu. I pytanie, co dalej z tą ustawą? Dlatego, że premier sygnalizuje, że można by ją zmienić, że trzeba prowadzić dialog. No rozumiem, że ten dialog mógłby się skończyć jakimś kompromisem, ale rzecznik PiS-u, pani Beata Mazurek, mówi, że nie będziemy niczego zmieniać w tej ustawie. Koniec, kropka. No i ustawa jest teraz, będzie w Senacie, to jest pytanie do senatorów, ale też proszę pamiętać, że ta sprawa powinna być też ze strony izraelskiej w jakiś sposób uspokajana. Być może tam jest dużo dezinformacji i strona izraelska nie do końca wie, co jest w tej ustawie. I na koniec też Izrael powinien pamiętać, że my, Polska, od wielu lat jesteśmy w wielu sprawach sojusznikiem Izraela, stajemy po stronie Izraela. Ostatnio, tak jak było głosowanie w Radzie Bezpieczeństwa NZ, też wstrzymaliśmy się od głosu, co de facto było poparciem Izraela. I naprawdę, jeśli się spojrzy na elitę polityczną wielu krajów, szczególnie te lewicowe, wielu krajów Zachodu, to tam nastroje antyizraelskie są mocne. Dobrze, nie wiem, po co Izraelowi taka awantura z krajem, który jest od wielu lat, i to bez względu na zmianę rządów, dość przychylny. Może to jest moment, kiedy Polska Fundacja Narodowa powinna wreszcie zareagować. Może prezydent powinien zażądać wyjaśnień od szefów Polskiej Fundacji Narodowej i spytać, co robią w takiej sytuacji. Bo pan prezes Świrski pisze jakieś wielkie teksty na portalach internetowych, w polityce.pl o tym, że prowadzona jest wielka kampania dezinformacyjna i trzeba przeprowadzić wielką kampanię kontrdezinformacyjną itd. itd. No to kto ma to robić, jak nie on? No, ja nie jestem we władzach tej fundacji, ale ani nie mamy żadnego wpływu na działanie tej fundacji, ale pytanie, które pan zadał, jest pytaniem zasadnym. Ja zadałem pytanie, ale, czy prezydent zareaguje w tej sprawie, czy prezydent nie wezwie choćby tych dżentelmenów i powie, panowie, dostaliście 10 milionów złotych, pokażcie nam, na co te pieniądze wydajecie, oprócz spotów o sądach. Akurat to nie prezydent jest fundatorem tej fundacji i nie prezydent powołał ten zarząd, więc tutaj takich możliwości prawnych nie ma, że prezydent prawnych wzywał. Nie ma, ale jak prezydent zażąda wyjaśnień w tej sprawie, to błagam pana, myśli pan, że ktoś się uchyli? Ja powiem tak, powinniśmy oczekiwać, że fundacja, która została stworzona w tym celu i która ma duże środki finansowe, będzie już działać. To znaczy nie będzie zapowiadać, tylko będzie prowadziła działania. Efekty są takie, że stosunki polsko-izraelskie były zawsze bardzo dobre. Polsko-żydowskie były trudniejsze, wiadomo, historie i tak dalej. Z państwem Izrael mieliśmy świetne stosunki. W tej chwili jest tak, że ważni politycy Izraela mówią o polskich obozach śmierci, a my rozkładamy ręce, mówimy, no cóż, będziemy podkreślać, a Polska Fundacja Narodowa powołana do tego nie robi nic. I wszyscy mówią, no cóż, no powinna. Panie doktorze, jeśli się przyjrzymy relacjom polsko-izraelskim, czy jako państwowym, czy polsko-żydowskim, jako relacjom pomiędzy narodami, no zgadzam się z panem, one są dobre, były dobre, na to pewnie też wiele osób pracowało. Natomiast kwestia tego, że kłamstwo o polskich obozach koncentracyjnych pojawia się od wielu lat i żaden z rządów przez ostatnie 30 lat, to są, z tym sobie nie poradził, to są zaniedbania długofalowe. Więc teraz my musimy stworzyć długofalową strategię, jak walczyć z tym kłamstwem. I to nie tylko przez jedną fundację, ale na poziomie instytutów kultury polskich, o bardzo ważnych spotkaniach, na poziomie placówek i tak dalej. Które były i które będą, bo dzisiaj ważne spotkanie w MON, za chwilę na rmf24.pl i na interi.pl. Ja winien jestem jeszcze słuchaczom drobne przeprosiny. Połączyłem dwóch wielkich, wspaniałych alpinistów, Adama Bieleckiego, który pospieszył na ratunek, i Krzysztofa Wielickiego. Adam Bielecki był na Nanga Parbat. To jemu należą się gratulacje. I zapraszamy do rmf24.pl i do interi.pl. Dziękuję.